swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając ci cześć, mocy moja uwielbiam cię. Mocy moja uwielbiam cię. Jezus, serca twoje schronieniem mym, Panie, w sercu twoim mój dom. Umiłował mnie Pan i mogę w sercu jego trwać. Umiłował mnie Pan. W swym sercu na wieki ukryłeś nas, odnaleźć twą miłość już czas. Podnoszę me dłonie, oddając ci cześć, mocy moja uwielbiam cię. Mocy moja uwielbiam cię. Jezus, drogi księże arcybiskupie, synu ziemi podhalańskiej, dziś nuncjuszu na Dominikanie w Puerto Rico. Drodzy księża i płaci, księża dziekanie dekanatu nowotarskiego, przygodni księża tutejszego dekanatu, goście, zwłaszcza pozdrawiam tych księży, którzy tutaj pracowali przez wiele lat. Wielu ich tu przeszło przez tę parafię. Szanowni włodarze miasta i powiatu, szanowni parlamentarzyści, umiłowani nowotarzanie,
i goście na dzisiejszą uroczystość. Historia budowy wspaniałej świątyni Najświętszego Serca Pana Jezusa, która wpisała się w pejzaż Nowego Targu, historia sięgająca początków XX wieku, a także 50. rocznica konsekracji tego Domu Bożego zapraszają nas do refleksji nad tajemnicą obecności Boga w świecie i w życiu każdego człowieka. Po zbudowaniu świątyni jerozolimskiej i w momencie jej poświęcenia król Salomon zapytał głośno: czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą cię objąć. A tym był przekonany, a król był przekonany o łaskawości i wierności Boga, dlatego prosił go, by w nocy i w dzień jego oczy patrzył na świątynię i by wysłuchiwał błagania ludu, ilekroć modlić się będzie w świętym miejscu. Wierzymy głęboko, że Pan nieba i ziemi, Stwórca Wszechświata, obrał sobie także nowotarską świątynię za swoje szczególne mieszkanie. Dokładnie 50 lat temu, 23 września 1962 roku, została ona konsekrowana, to znaczy jej przestrzeń została wyłączona i oddana Bogu, aby spotykał się w niej ze swoim ludem. Wierzymy głęboko, że w nocy i w dzień Wszechmocny Pan spogląda na tę świątynię, na Nowy Targ i odsłania w niej niezmierzone skarby swego serca, swojej miłosiernej miłości. W akcie erekcyjnym wmurowanym w kościół 80 lat temu, 9 października 1932 roku, budowniczy kościoła wyrażali przekonanie, że wierni zanosić będą w nim po wsze czasy do Pana nad Pany swe korne modły, błagania w smutku i radości, dziękczynienia za wolność ojczyzny, a prośby o pokój. Te słowa sprawdziły się i nadal sprawdzają się. A nasze pokolenie dziękuje Bogu za ponownie odzyskaną wolność po latach panowania bezbożnego systemu totalitarnego w naszej ojczyźnie. Tu lud Boży, miasta i Podhala, licznie korzysta z sakramentu miłosierdzia Bożego. Tu także adoruje Pana Jezusa w kaplicy Najświętszego Sakramentu. Jestem wdzięczny tutejszym księżom, którzy rozumieją potrzeby wiernych i z wielką gorliwością oddają się służbie ołtarza i konfesjonału w tej tutejszej świątyni. Również święty Paweł prowadza nas w głębiny rzeczywistości, jaką jest nasza przynależność do Jezusa Chrystusa, z którym tworzymy świętą w Panu świątynię. Ta żywa świątynia budowana jest na fundamencie wiary apostołów, a jej kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. Każdy kościół zbudowany rękami ludzkimi ma nam przypominać, że razem tworzymy duchowy kościół,
wielką wspólnotę uczniów ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, ogarniającą wszystkie kontynenty, kultury i narody. Apostoł narodów pisał do Koryntian: czy nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Powyższe słowa przypominają nam o naszej godności, ale jednocześnie o odpowiedzialności za kształt naszego życia osobistego i społecznego. Skoro stanowimy żywą świątynię Boga, jesteśmy powołani do świętości, czyli do życia w Bogu. To On powinien być w centrum wszystkich naszych spraw. To Jego przykazania, a zwłaszcza przykazanie miłości, powinno wyznaczać nam kierunek drogi, styl życia, hierarchię wartości. Powinniśmy poczuwać się do odpowiedzialności za świętość Kościoła. Wiemy, że składa się on z grzeszników, ale wezwanych do stałego nawracania się, oczyszczania się z grzechów i dorastania do ideału życia przedstawionego w Ewangelii. O żywym Kościele mówi nam także dzisiejsza Ewangelia. Jezus zadaje w niej najbliższym uczniom dwa pytania. Pierwsze pytanie nie jest trudne. Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Ludzie uważali Go za proroka, a więc za nadzwyczajną postać. Wiemy, że ta odpowiedź nie odsłaniała jeszcze prawdziwej tożsamości Jezusa jako Syna Bożego. Dlatego Jezus zadaje apostołom drugie pytanie, tym razem bardzo osobiste i zobowiązujące. A wy za kogo mnie uważacie? Znamy odpowiedź Piotra. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Podobne pytanie zadaje dziś Jezus każdy i każdemu z nas. Zdajemy sobie sprawę, że nasza odpowiedź nie może być teoretyczna. Nie może być prostym powtórzeniem prawdy katechizmowej. Wobec Jezusa nie zdajemy egzaminu z wiedzy. On czeka na odpowiedź, jaką podyktuje nam serce. On czeka na odpowiedź wyrażającą się w całej naszej postawie, w naszej modlitwie, w naszej miłości, w naszym zawierzeniu Mu do końca naszego losu, w naszym kroczeniu drogą wyznaczoną przez Boże przykazania. W kontekście wyznanej przez Szymona Piotra wiary Jezus uczynił go opoką swojego Kościoła. Ty jesteś Piotr, czyli opoka, a na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Te słowa tchną nadzieją i pomagają nam spokojnie przeżywać trudne okresy w historii Kościoła, który przecież nie jest zwykłą ludzką organizacją, ale Bożą rzeczywistością. Dobrze jest o tym pamiętać w naszych czasach, w których Kościół jest często przedmiotem nieuzasadnionej krytyki, podważając jego wiarygodność i potrzebę dla człowieka i społeczeństwa.
Czynią to także środowiska, które chcą na tym zbić swój interes polityczny. Kościół jest bezcennym dobrem, o którym musimy dbać, które musimy chronić, którego nie możemy roztrwonić. Nie ma Chrystusa bez Kościoła. I tak jak mówimy Chrystusowi: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Podobnie możemy powiedzieć: do kogo pójdziemy poza Kościołem, w którym przecież spotykamy się z Chrystusem, ze Słowem Bożym i otrzymujemy dar życiodajnych sakramentów. Scena ustanowienia Szymona Piotra opoką Kościoła przybliża nam postać jakże bliskiego nam błogosławionego Jana Pawła II, którego przez ponad 26 lat nazywaliśmy Piotrem naszych czasów, a który tak bardzo związany był z Podhalem i z waszym miastem, z Nowym Targiem. Wiemy, że z potrzeby serca przybył tutaj już podczas swojej pierwszej podróży apostolskiej do ojczyzny. Pamiętamy jego słowa wypowiedziane na lotnisku. Tu, na tym miejscu w Nowym Targu, pragnę mówić o ziemi polskiej, bo jawi się ona tutaj szczególnie piękna i bogata w krajobrazy. Człowiekowi potrzebne jest to piękno krajobrazu. Jest też ten kraj gościnny, terenem wielkiej pracy duszpasterskiej, bo nie tylko siły ciała przychodzą tu krzepić ludzie, ale także i siły ducha. Czyż w tych kilku słowach Ojca Świętego nie możemy się doszukać najgłębszego sensu wznoszenia naszych świątyń, pracy kolejnych pokoleń kapłanów w naszych wspólnotach parafialnych, będących oparciem dla ludu Bożego, pozwalających nam wszystkim krzepić siły ducha. Dziś w sposób szczególny dziękujemy Bogu za trzech proboszczów, którzy doprowadzili do wzniesienia tej świątyni, jej konsekracji przed 50 laty. Byli to ksiądz Michał Wawrzynowski, ksiądz Franciszek Karabuła i ksiądz Józef Dyba. Kolejni proboszczowie upiększali Kościół i doprowadzili do jego obecnego splendoru. Również im należy się nasza wdzięczność. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do obecnego proboszcza i do jego współpracowników. Dzisiaj poświęciliśmy figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa. To symbol i znak, że tutejsza wspólnota parafialna odnajduje w duchowości i nabożeństwie do serca Jezusa ważną formę przeżywania swojej wiary. Nasz Bóg jest Bogiem bliskim. Nie ogarniamy Go wprawdzie naszym rozumem. Mieszka On w niedostępnej dla nas światłości. Ale to właśnie On zbliżył się do człowieka, bo stał się jednym z nas. Przyjście na świat Syna Bożego zbliżyło niebo do ziemi. Pokonało nieskończony dystans między Stwórcą i stworzeniem. Jezus Chrystus odsłonił nam prawdziwe oblicze Boga, który ma serce i który tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Błogosławiony Jan Paweł II skierował 11 czerwca 1999 roku orędzie do całego Kościoła na stulecie poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, zatytułowane Bóg objawia swą miłość w sercu Chrystusa. Papież zachęcał nim wszystkich do pielęgnowania najbardziej autentycznej formy kultu serca Pana Jezusa. Serca Syna Bożego, umarłego na krzyżu, pisał Ojciec Święty, wytrysnęło wiekuiste źródło życia, które daje nadzieję każdemu człowiekowi. Serca ukrzyżowanego Chrystusa rodzi się nowa ludzkość, odkupiona od grzechu. Człowiek roku 2000 potrzebuje serca Chrystusa, aby poznawać Boga i samego siebie. Potrzebuje Go, aby budować cywilizację miłości. Także dzisiaj trzeba tak prowadzić wiernych, pisał dalej Jan Paweł II, aby wpatrywali się z uwielbieniem w tajemnicę Chrystusa, Boga człowieka, a przez to stawali się ludźmi życia wewnętrznego, którzy słyszą i realizują powołanie do nowego życia, do świętości, do wynagradzania, które jest apostolskim współuczestnictwem w dziele zbawienia świata. Ludźmi, którzy przygotowują się do nowej ewangelizacji, dostrzegając w sercu Chrystusa, w serce Kościoła. Świat musi koniecznie zrozumieć, że chrześcijaństwo jest religią miłości. Drogie siostry, drodzy bracia, pełni wdzięczności dziękujemy dziś miłosiernemu Bogu, pochylającemu się nad naszym losem, okazującemu nam swoje serce. Dziękujemy za tę świątynię dedykowaną Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i za wszelkie dobro, jakiego lud Boży Nowego Targu i Podhala doświadczał i nadal doświadcza w tym miejscu, rozpoczynając swoje życie w Kościele od sakramentu chrztu, karmią Cię tutaj Słowem Bożym oraz ciałem i krwią Pana, otrzymując przebaczenie grzechów w sakramencie pojednania, tworząc żywą wspólnotę. Naszemu wdzięcznemu Te Deum Laudamus towarzyszy dziś modlitwa za wszystkich budowniczych tego Kościoła, za wszystkich pracujących tu dotychczas duszpasterzy i za wszystkich wiernych, żywych i umarłych, należących do wspólnoty parafialnej. Prosimy za jej rodziny, aby były silne Bogiem. Prosimy za małżonków, by w codziennych trudach umacniała ich miłość, którą ślubowali przed ołtarzem. Prosimy za dzieci i młodzież, by w młodym pokoleniu tej wspólnoty wyrastali wiarygodni świadkowie Jezusa. Miasto Nowy Targ ma wielką odpowiedzialność za młodzież, która przybywa tu, aby się kształcić. Niech to miasto wielu szkół przyczyni się także do wychowania dobrych i odpowiedzialnych patriotów i dobrych ludzi Kościoła. Prosimy za chorych i cierpiących, by umacniała ich
bliskość Jezusa, a także solidarność spieszących im z pomocą. Prosimy za wszystkich angażujących się w dobro wspólne miasta Nowego Targu i Podhala, by wykonywali swoje obowiązki w duchu służby i znajdowali zrozumienie u tych, którym służą. Wszystkie nasze pragnienia, intencje i modlitwy zanosimy do tronu miłosiernego Boga za pośrednictwem Maryi, Królowej Podhala, Matki Serca Jezusowego i za wstawiennictwem świętej Katarzyny, patronki Nowego Targu i błogosławionego Jana Pawła II, człowieka wielkiego zawierzenia. Najświętsze serce Jezusa, świątynia Boga, gorące ognisko miłości, dobroci i miłości pełne, zmiłuj się nad nami wszystkimi. Amen. Księże kardynale, w imieniu nowotarskich parafii, świętej Katarzyny, Najświętszego Serca Pana Jezusa, Matki Bożej Anielskiej, świętego brata Alberta, świętej Jadwigi Królowej, błogosławionego Jana Pawła II, proszę o dokonanie aktu oddania. Uklękniemy wszyscy. Panie Jezu Chryste, my, społeczność miasta Nowego Targu, przed Tobą na kolana upadamy. Wobec nieba i ziemi wyznajemy, Tyś jest Bogiem naszym, Tyś Zbawicielem naszym, Tyś Królem naszym. Dziękujemy Ci za wszystkie dobrodziejstwa, jakie wyświadczyłeś parafii naszej i miastu, a szczególnie za powołanie nas do świętej wiary katolickiej i za opiekę nad nami w najcięższych nawet chwilach dziejowych. W dniu dzisiejszym wobec Maryi, świętej Rodzicielki Twojej, a naszej serdecznej Matki Królowej, wobec świętych patronów naszych, całkowicie się oddajemy i poświęcamy Boskiemu Sercu Twojemu, aby na zawsze być ludem Twoim. Zarazem uroczyście przyrzekamy trwać wiernie w świętej wierze katolickiej, bronić Twojego świętego Kościoła, życie nasze osobiste, rodzinne, narodowe, kształtować według Twojej Ewangelii. O Najświętsze Serce Jezusa, pokornie Cię prosimy i błagamy, przyjmij nasze poświęcenie się Tobie. Otocz nas swoją miłością i opieką i tak nas prowadź przez dzieje, aby z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja. Amen. Powtórzę wszyscy. Amen. Niech się tak stanie. Powstaniemy wszyscy i zaśpiewamy trzykrotnie: Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci. Najświętsze Serce Boże poświęcamy Ci, naszą Ojczyznę. Thank you.
Piękna jest ta karta historii opisująca wydarzenie konsekracji przed 50 laty. Jakże wielka była tamta radość, jakże przeogromna wdzięczność Bogu za to, że tę świątynię pozwolił zbudować i w niej zamieszka. Ale czy do tamtej niepodobna jest nasza dzisiejsza radość i nasza wdzięczność Bogu? Jakże podobna. Bardzo podobna. Nasza wdzięczność Bogu za całe dziedzictwo wiary tamtych pokoleń. Dziedzictwo, z którego nasza wspólnota parafialna dziś pełnymi garściami czerpie i nimi się żywi. Nasza wdzięczność Bogu za tę przepiękną świątynię, w której możemy czuć się tak blisko, blisko Boga. Boże, przyjmij naszą radość i naszą wdzięczność. Przyjmij naszą wdzięczność i Ty, eminencjo księże kardynale Stanisławie. Wdzięczność za Twoje czuwanie, by nasza parafia mogła bezpiecznie się rozwijać. Wszak ona jest jak ta zielona gałąź wszczepiona w to silne, prastare drzewo Kościoła krakowskiego, któremu przewodzisz po błogosławionym Janie Pawle II, po kardynale Franciszku Macharskim, którzy całym sercem otaczali tę świątynię i tę parafię. I dziękuję za ten dar niezwykły, szczególny, bo prosto od serca kielich, dar bezcenny, bo trzymały go dłonie błogosławionego Jana Pawła II. Oto krótka informacja. Watykan 29 czerwca 2004 roku. Ten kielich został użyty przez Ojca Świętego Jana Pawła II do odprawienia mszy świętej w dniu 17 czerwca 2004 roku w święto świętego brata Alberta Chmielowskiego. Podpisał wówczas arcybiskup Stanisław Dziwisz. 50 lat to dość długi wiek już, czas, za co trzeba Panu Bogu dziękować, za wszystkie łaski, dobrodziejstwa, które się stały udziałem wielu pokoleń. Także my z księdzem arcybiskupem możemy powiedzieć, że mamy również za co dziękować. 4 lata Liceum Nowotarskiego. Tu przychodziliśmy przynajmniej ja na religię, nie wiem, czy on też tu przychodził. Także tutaj przychodziliśmy na mszę świętą. Tutaj spowiadaliśmy się. Tu dojrzewało nasze powołanie do kapłaństwa. Za to wszystko dzisiaj razem z wami dziękuję Bogu. Za Kościół, za kapłanów, którzy tutaj pracowali. I prosimy dziś Pana, aby nadal błogosławił parafii, miastu i całemu Podhalu. Aby nadal wychodziły stąd powołania kapłańskie, zakonne. Aby nadal trwała wiara i miłość Boga i wzajemna miłość między ludźmi i życzliwość. Niech wszystkim nam Pan błogosławi. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. W tym uroczystym dniu wznieśmy naszą ufną modlitwę za naszą ojczyznę, Boże, coś Polskę.